jakiś czas temu na wiosnę robiliśmy kurs Nowe Życie we wspólnocie. I wiecie, to jest taki kurs, który daje po prostu powera. Już od pierwszego dnia, dla mnie przynajmniej tak było, choć wiele razy mówiłem już o tym. Przeżywałem Filipa, myślałem, czy mnie to Nowe Życie jest w stanie zaskoczyć. To jednak Pan Bóg zaskakuje, bo Pan Bóg po prostu posługuje się tymi kursami. A tak a propos, w październiku, pod koniec października po uwielbieniowie, miesiąc po uwielbieniowie, jest u nas we wspólnocie Emaus, czyli następny poziom po nowym życiu według formacji Szkoły Nowej Ewangelizacji. Ale nie o tym. Więc robiliśmy kurs Nowe Życie. No i jest świadectwo, które mnie bardzo poruszyło, pewnego człowieka. On będzie wiedział, że to o nim. Niektórzy z Was też będą wiedzieli, bo znacie tą historię. Świadectwo człowieka, który na kursie dostał powera, dostał nowe życie, dostał ogień do działania, był napełniony Duchem Świętym, pełen radości. I po powrocie do rzeczywistości, żeby tak może nie zdradzać wszystkich szczegółów, okazało się, że już w poniedziałek dostał ostrego strzała, takiego, który naprawdę podciął mu skrzydła. To też nie bez kozery mówię o skrzydłach w kontekście nowego życia. I no, miał spowodować to, że ląduj, człowieku, bo rzeczywistość jest inna, niż ci się wydaje. Jesteś nikim. I ten człowiek się zastanawiał. W zasadzie, dlaczego Pan Bóg mu to zrobił, nie? Ale się nie poddał. Bo właśnie dostał nowe życie. I odebrał tą całą sytuację jako naprawdę takie rozcięcie czegoś, odcięcie czegoś, co było kiedyś, i zaproszenie do nowej drogi. Do nowej drogi. Opierał się na ludziach małych. Ludziach, którzy nie dostrzegali jego potencjału, nie po prostu, no, dla których był jakąś cyfrą, słupkiem w Excelu. No i zaczął nowe życie. Mówię to dlatego, że dzisiaj jest dzień męczeństwa świętego Jana Chrzciciela. Po ludzku można by było sobie zadać pytanie: ej, kurczę, co to za w ogóle, co to za koniec, nie? Młody facet w wieku Pana Jezusa, no bo przecież wiadomo, że rodzili się, tam była tylko różnica kilku miesięcy, rodzili się pewnie w tym samym roku, więc rówieśnik Pana Jezusa trafia do więzienia i z kaprysu jakiejś płytkiej, lubieżnej, żyjącej w grzechu kobiety nagle traci głowę. Kończy się wszystko, wydawać by się mogło. Herod wygrał. Podciął nie tylko skrzydła, jak temu mojemu koledze, ale nawet głowę. Ale tak by było, gdybyśmy nie wierzyli w Boga. I gdybyśmy nie wierzyli w to, że jest coś więcej. I gdybyśmy nie widzieli wpływu historii Jana Chrzciciela na wszystko, co nas otacza. I na to, ile osób przyprowadził do Chrystusa. Więc wszystkim, którzy są w takiej sytuacji trudnej, że masz poczucie, że coś tracisz, to pamiętaj, że Jan Chrzciciel stracił głowę, ale wszystkiego nie stracił, bo walczymy o coś więcej.
niż tylko tu i teraz. Bóg jest dobry i ma na twoje życie i na moje najlepszy plan. Nie jesteś słupkiem wekselu. Jesteś drogocenną perłą. Drogocenną perłą w sercu Boga. Słuchajcie, jest godzina 21:39. Delikatną obsuwę, bo umówiłem się z Tomkiem na 21 na polowanie. Jest piątek. No i będziemy szukać dzików. Oczywiście. Będziemy szukać dzików przy kukurydzy. Pojeździliśmy ostatnio, jak widzieliście w poprzednim odcinku, z naszym kolegą rolnikiem, kolegą Grzegorzem. No i oglądaliśmy się tych różnych miejscówek i powiem wam, no dziki siedzą w kukurydzy. I to nie jest żadne odkrycie, bo każdy myśliwy to bardzo dobrze wie. Tym bardziej teraz, jak wszystko dookoła jest pokoszone i zasadniczo dodatkowo, czyli nie mają gdzie siedzieć, a dodatkowo kukurydza jest mega przysmakiem. Strzeliłem takiego dzika, pokażę wam tutaj żołądek dziczy, wypchany na maksa. To nie jest jajecznica, to jest kukurydza. Ile tej kukurydzy trzeba wciągnąć, żeby mieć taki tak wypchany żołądek? A żołądek, słuchajcie, no tej wielkości. W dziku, który ważył około 50 kg. Więc siedzą w kukurydzy i tam będziemy ich dzisiaj szukać i czekać na to, żeby się z tej kukurydzy chociaż na chwilę wychyliły. Strzał preferowany oczywiście w takiej sytuacji to strzał na głowę, żeby dzik no, nie miał szans w tą kukurydzę z powrotem uciec, bo, no, bo będą kłopoty, tak? Będą kłopoty, będzie trzeba czekać na pieska. Więc te strzały naprawdę muszą być przemyślane, rozsądne i dokładne. No i oczywiście w miarę bliskiej odległości. Stałem się takim tutaj w tej naszej historii łowieckiej, mojej historii łowieckiej, naszej mogę powiedzieć, bo przecież niektórzy z was śledzą to na bieżąco i dziękuję za te subskrypcje z ostatnich filmów, naprawdę super. I za te wszystkie, słuchajcie, dashboard wasze też dziękuję, kurde, to jest fajne, no fajne, no, fajnie jest wam odpowiadać i bardzo wam dziękuję za to zaangażowanie. Mam kilka nowości, nie wiem, czy to będzie tutaj wyraźnie widać. Mam taki tutaj oto przyrząd, świderek, nazwałem go Jesień Średniowiecza. Jak ktoś oglądał Pulp Fiction, to wie, o co mi chodzi. Także świderek, mam nadzieję dzisiaj go użyć, to po pierwsze. A po drugie, słuchajcie, bardzo chodzi mi po głowie zakup takiej plandeki, kuwety do przewożenia dzików. Widziałem to na Allegro. W fajnych pieniądzach. Wydaje się porządnie zrobione. Zamierzam poddać ją poważnemu testowi razem z dzikami z mojego łowiska. Bo się leje krew po samochodzie. U Roberta się wylało ostatnio, no sporo tej krwi poleciało z, akurat z tego mojego dzika. Jego dzik dostał na komorę, więc wykrwawił się wcześniej, a mój no niestety sączył się w czasie transportu dość solidnie, no i no brzydko samochód wyglądał później. Robert ma tak samo jak i ja w tym, taką tylko gumową małą no wycieraczkę, tak, z rantem, który ma 3 cm, więc jak jest sporo krwi bujnie na zakręcie, no to wiecie, co się dzieje. A poza tym w tej kuwecie słyszałem, używa tej kuwety Adam, kolega, sympatyk, subskrybent, pozdrawiam serdecznie. Adam mówi, że jest to super sprzęt. Te kuwety w ogóle występują w dwóch grubościach, zauważyłem, że są grubsze i cieńsze, więc chcę mieć taką grubszą. Tam też widziałem oczka z nierdzewki, więc kupię sobie taką solidną. No i to przede mną i wydaje mi się, że to jest taki must have, nie? Że to po prostu trzeba mieć.
I cóż, no w tej naszej przygodzie wspólnej, myśliwskiej, a mogę powiedzieć, stałem się takim trochę ostatnio strażnikiem kukurydzy. Kukurydza mi się kojarzyła, słuchajcie, zawsze z horrorami w stylu, no nie wiem, Znaki z Melem Gibsonem albo jakimiś tam innymi amerykańskimi filmami, gdzie tam ktoś uciekał przez kukurydzę, a ktoś go w tej kukurydze gonił. No, w kukurydze ogólnie rzecz biorąc jest strasznie. Nie wiem, czy ktoś z Was lubi chodzić po kukurydzy, tym bardziej w nocy. Nie jest to rzecz przyjemna. Tym bardziej, że myśliwi doświadczeni, a szczególnie ci, którzy postrzałków poszukiwali w kukurydzy, mówią, że jest to wyjątkowo niebezpieczna historia. Także Daszbur, koleżanki i koledzy, i zapraszam na polowanko. Cześć kolego! Ty nagrywasz coś teraz. Dobrze, jedźmy już, Maciej, naprawdę. Sarna się sprawdziło. Dobra, ruszamy. Gratuluję pierwszego lisa. Spory lis. No. Duży lis, tak. Gratuluję. O, szukam łamki.
kamienny pamiętnej na łeb wstawię. Za ucho. Teraz a ty ja powiem, co? Przyjdzie tutaj jeszcze, zobaczysz. Widzisz, już idzie w tą stronę. Jeszcze więcej idzie zaraz. Bok. Zobacz, idzie teraz z lasu znowu, widzisz? Teraz słychać się, zdejmij sobie słuchawki, na razie tutaj usłyszysz.
Max.